naszym mieście ja mieszkam, można powiedzieć, od zawsze, czyli od 1945 roku, od jesieni 1945, czyli tuż wojna się skończyła i nasza rodzina przybyła w pierwszym transporcie z Kresów Wschodnich, z województwa tarnopolskiego. Cała rodzina, to znaczy ojciec był wtedy na wojnie jeszcze, a mama i było nas pięcioro dzieci. Pierwszym transportem przybyliśmy na tę ziemię. No i można powiedzieć, że ja uważam siebie za patriotę tych ziem. Bo od początku znam historię i w różnych okresach angażowałem się w różne akcje, przedsięwzięcia. Na przykład takie najważniejsze to było czas, kiedy powstawały Związki Zawodowe Solidarność. Potem stan wojenny, kiedy trzeba było poświęcać się w różnych sprawach, mieć odwagę na to. No i następnie te czasy, kiedy nastąpiły te zmiany i teraz też angażuję się w różne takie różne przedsięwzięcia. Tytuł lokalnego patrioty. To jest patriotyzm, który dba o dobro tego miasta, o dobro tych ludzi, którzy angażują się w różne przedsięwzięcia w tym mieście, które ma służyć temu społeczeństwu. I według tej... Więc najważniejsze to jest, można powiedzieć, jak to piszą, umiłowanie ojczyzny. Czyli umiłowanie, to znaczy ojczyzna, to jest ogólnie nasze państwo i ludzie, którzy w nim mieszkają. I współczesny patriota to działać na korzyść tych ludzi tego społeczeństwa. To jest wtedy patriota, bo jeżeli to będzie jakiś, no trudno powiedzieć, który liczy na jakieś zyski z tego powodu, nie? Będzie się angażował, bo on chce zarabiać, bo on chce kombinować, to nie jest patriota, ale ten, który będzie robił. Ideę taką będzie miał, że tu trzeba tym ludziom służyć. To według mnie to jest właśnie współczesny patriota. Zupełnie inaczej. Współczesna młodzież uważa, że tam jest jego ojczyzna, gdzie on ma pracę, gdzie jemu jest dobrze. Tak w tej chwili to jest odbierane. Ja na przykład mam wnuka takiego, który jest w Anglii. Dziadziu, mówi, mnie jest dobrze w Anglii, a co mi tam Polska obchodzi? I tak. Nawet tutaj biorąc nasze miasto, nie? Tak, to są patrioci, którzy tu się urodzili, rodzinę pozakładali, którzy tutaj różne funkcje w mieście pełnią i on nigdzie nie pojedzie więcej, on tu zostaje, bo to jest jego ojczyzna, to jest patriotyzm. Tak. Ale jak będzie skakał z miejsca na miejsce, bo tutaj dają podwyżkę, więc tutaj idę, a to tu, to nie jest patriotyzm.